Lesen wir 1. Mose 19. Przeczytamy z pierwszej księgi Mojżeszowej z 19 rozdziału. Von Vers 5 bis Vers 22. Od 5 do 22 wiersza. Pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział, od 5 do 22 wiersza. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba, tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli: idź precz! I mówili: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy pojęli jego córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę i swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać, choć jest ono małe. W nim ocaleję życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Eigentlich stand auf dem Plan, dass wir heute den zweiten Teil von 1. Mose 19 und 1. Mose 20 betrachten. W zasadzie w planie, który został udostępniony wszystkim, było napisane, że mamy dzisiaj po południu rozważać drugą połowę tego 19 rozdziału i 20 rozdział. Aber ich habe schon gestern sehr viel Zeit für Kapitel 18 benötigt. Ale wczoraj potrzebowaliśmy bardzo dużo czasu, aby rozważyć 18 rozdział. Und darum bin ich irgendwie davon überzeugt, dass wir auch Kapitel 19 ausführlicher betrachten sollten. I to spowodowało, że doszedłem do przekonania, że również powinniśmy dokładniej rozważyć 19 rozdział. Weil wir dort auch sehr viele praktische Hinweise für unser Leben finden. Dlatego, że tam znajdziemy bardzo wiele praktycznych wskazówek dla naszego osobistego życia.
Und die Hauptbelehrung liegt sicherlich in Lot. I główne pouczenie tutaj zawarte jest w przykładzie życia Lota. Aber auch in den Städten, die hier erwähnt werden. Ale również też i na przykładzie tych miast, które tutaj są wymienione. In Kapitel 19 da ist es Sodom. W 19 rozdziale oglądamy miasto Sodome. Und die Stadt Zoar. Jak również i to miasteczko Soar. Und vielleicht noch Vers 1 von Kapitel 20, da ist es die Stadt Gerar. A w 20 rozdziale w pierwszym wierszu jest wspomniane miasto Gerar. Und diese Städte, die im Leben von Abraham erwähnt werden, haben eine tiefe geistliche Bedeutung für uns. Im Leben Abrahams erwähnt werden. Ja, egal, die Städte, ja, im Leben von Lot und Abraham dann. I w życiu Abrahama i Lota wymienione w związku z ich życiem miasta mają dla nas wiele duchowego pouczenia. Aber um diese Bedeutung der Städte zu verstehen, ale aby zrozumieć, jakie te miasta mają znaczenie, müssen wir ein paar Kapitel weiter nach vorne gehen. Musimy pójść wstecz kilka rozdziałów, nämlich nach Kapitel 10 und 11 vom ersten Buch Mose. A mianowicie do 10 i 11 rozdziału tej pierwszej księgi Mojżeszowej. Und in 1. Mose 10 i w pierwszej Mojżeszowej w 10 rozdziale. Man könnte fast sagen dem Kapitel des Fleisches. Można by tak powiedzieć, taki rozdział ciała. Werden zwei große Landstriche erwähnt. Wymienione są tutaj dwa duże obszary kraju. Und das was wir dort über diese Landstriche lernen, i to, co najważniejsze, co z tych właśnie obszarów, tych krajów możemy się nauczyć, gilt heute auch noch in geistlicher Weise für uns. To obowiązuje w duchowy sposób również też po dziś dzień dla nas. Es geht zum einen um den Landstrich Sinea in Vers 10. W wierszu 10 tego 10 rozdziału czytamy o takim właśnie okręgu Synear. Koniec tego wiersza. W kraju Synear. Mit der Stadt Babel, z tym miejscowością Babylon, und es geht um das Gebiet der Kanaaniter in Vers 19. I chodzi również też i o obszar Kananejczyków, 19 wiersz, pierwsza część. Mit den Städten Gerar, z tymi miastami jak Gerar, Sodom und Gomorra. Sodoma i Gomorra. Das heißt, die Städte, die dort erwähnt werden, finden wir später wieder. To znaczy, że te miasta, które tu są wymienione, również też i są później wzmiankowane. Und diese beiden Landstriche kommen noch einmal in 1. Mose 14 vor. I te dwa obszary tych krain jeszcze raz są wymienione w 14. rozdziale tej pierwszej Mojżeszowej. Denn wenn dort vier gegen fünf Könige kämpfen, gdy czytamy w tym rozdziale, że czterech królów walczyło przeciwko pięciu królom, dann wird die erste Königsgruppe angeführt durch den König von Sinea, Kapitel 14, Vers 1. To w 14 rozdziale, w pierwszym wierszu, możemy zauważyć, że pierwsza grupa tych królów była pod przywództwem króla Synearu. Und die zweite Gruppe wird angeführt durch den König von Sodom. A druga grupa walczących była pod przywództwem króla Sodomy. Zum Beispiel in Vers 10. O czym czytamy w 10 wierszu. Wir merken also, dass diese Landstriche eine große Bedeutung haben. A więc z tych przeczytanych miejsc możemy zauważyć, że te dwa obszary miały same w sobie duże znaczenie. Die Frage ist, wovon sprechen Sie? I może teraz postawimy pytanie, na co one obrazowo wskazują. Ich will zuerst kurz etwas sagen zu dem Landstrich Sinea. Najpierw krótko opowiem o tej krainie Synear. Er spricht im Endeffekt von religiösen Systemen. Obrazowo wskazuje na wszystkie religijne systemy. Ganz allgemein von religiösen Systemen ohne Gott. Ogólnie mówiąc, religijne systemy, które są bez Boga. Und wovon spricht die Stadt Sodom? A na co wskazuje to miasto Sodoma? Sie spricht von moralischer Sünde. Ono wskazuje na grzech moralny. Kommen wir einmal kurz zu sprechen auf die Landschaft Sinea.
I teraz omówmy krótko tą krainę Synar. Denn dieser Name kommt nicht nur in 1. Mose 10 und in 1. Mose 14 vor. Dlatego, że nazwa tej krainy nie tylko pojawia się w 10 i w 14 rozdziale tej pierwszej Mojżeszowej, sondern wir finden ihn hochinteressanterweise im Buch Josua. I znajdujemy w bardzo interesujący sposób wspomnianą krainę właśnie w księdze Jozuego. Was ist die erste Sünde, die passiert ist, nachdem das Volk im verheißenen Land gewesen ist? Jaki powstał pierwszy grzech, gdy naród izraelski wszedł do tego obiecanego kraju? Es war die Sünde durch Achan. Był to grzech dokonany przez Achana. Wo er Silberstücke mitnahm. A było to spowodowane tym, że zabrał on sztabki srebra. Eine Stange Gold. Również sztabę złota zabrał. Aber viel wichtiger ist noch, dass er auch einen Mantel mitnahm. Ale ważniejszą rzeczą z tych zabranych rzeczy to było, że zabrał ze sobą również i płaszcz. Dieser Mantel bekommt nur ein einziges Kennzeichen. I ten płaszcz ma jedną najważniejszą cechę. Es war nicht ein wertvoller Mantel. Nie był to jakiś bardzo kosztowny płaszcz. Es war auch kein Mantel aus Purpur. Nie był to płaszcz wykonany z purpury. Sondern es war der Mantel aus Sinear. Nie, był to płaszcz po prostu z Synearu. Das heißt, die erste Sünde im verheißenen Land steht in Verbindung mit dem Landstrich Sinear, mit der Stadt Babel. A więc pierwszy grzech, który powstał wśród ludu izraelskiego w obiecanym kraju, był powiązany z tym krainą Synear, czyli również ze stolicą Babel. Es spricht von jeder Art eines menschlichen Systems, wo man Gott draußen lässt. I obrazowo wskazuje na takie ludzkie systemy religijne, w których po prostu Boga zostawia się na zewnątrz. Wir kommen damit zu der zweiten Stadt, die erwähnt wird in 1. Mose 10. Przejdźmy teraz do drugiego miasta, które w pierwszej Mojżeszowej w 10. rozdziale było wymienione. Oder besser der Landstrich. A lepiej powiedziawszy, mówmy o tej całej krainie. Es ist jetzt das Gebiet der Kanaaniter in Vers 19, was ich schon sagte. To jest ten obszar Kananejczyków, o czym ja już wspomniałem, wymieniony w 19 wierszu tego 10 rozdziału. Und das wird hauptsächlich beschrieben durch die Stadt Sodom. A głównie ten obszar jest nacechowany posadowieniem na nim tego miasta Sodomy. Und wir haben dort ein Bild von dem sittlichen, von dem moralischen Verfall. I w tym obszarze oglądamy obraz tego moralnego upadku. Scheinbar bekämpfen sich diese beiden Systeme in 1. Mose 14. Wydaje się, że te dwa systemy, co możemy stwierdzić na podstawie 14 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, zwalczają się wzajemnie. Man merkt, dass die vier Könige gegen die fünf Könige kämpfen. Możemy tam zauważyć, że opisana jest wojna pomiędzy czterema a pięcioma królami. Und die vier Könige sind sogar stärker als die fünf Könige. I nawet tych czterech królów jest mocniejszych niż pięciu. Trotzdem können den fünf Königen nicht die Macht genommen werden. A pomimo tego jednak nie mogą być opanowani ci, którzy byli razem z tymi pięcioma królami. Wir haben so etwas Ähnliches auch zur Zeit des Herrn Jesus. Podobną rzecz oglądamy również za czasów życia Pana Jezusa. Wir haben einmal das religiöse System dargestellt in den Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten. Mamy tam po pierwsze ten system religijny, którego reprezentantami byli faryzeusze, saduceusze i nauczeni w piśmie. Wir haben auch das sittlich-moralische System dargestellt in den Römern. Mamy również tam reprezentantów tego moralnego systemu, którego reprezentantami byli Rzymianie. Und sie waren in der Tat keine Freunde. I w rzeczywistości oni wcale nie byli przyjaciółmi. Aber sie waren sich einig, ale w jednej sprawie byli jednomyślni, wenn es gegen den Herrn Jesus ging. Jeśli chodziło o wystąpienie przeciwko Panu Jezusowi.
Und genauso sind sie sich einig, wenn es gegen die Gläubigen geht. I dokładnie tak samo sprawa się dzieje, jednoczą się te dwa systemy, jeżeli chodzi o wystąpienie przeciwko wierzącym. Das heißt, wenn man in irgendeiner Form die Christen abziehen kann von der Gemeinschaft mit Gott. A to oznacza dla nas w praktyce, że w jakiej tylko to możliwej formie próbują odciągnąć wierzącego chrześcijanina od społeczności z Chrystusem. Der König von Sodom war ein besiegter König. Ten król Sodomy przecież był tym zwyciężonym królem w czasie tej wojny. Sogar Abraham besiegte ihn. A nawet można by powiedzieć, Abraham go zwyciężył. Und Abraham brauchte, um diese fünf Könige zu besiegen, nur 315 Mann. A Abraham, 318 Mann. A Abraham potrzebował, aby zwyciężyć tych czterech królów, 318 żołnierzy wychowanych w jego domu. Und trotzdem tritt der König von Sodom auf wie der Sieger. A pomimo tego wszystkiego oglądamy tego króla Sodomy, że on ponownie staje się tym, który przejmuje władzę, jest zwycięzcą. In 1. Mose 14, Vers 21 fordert er etwas. Bo czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale w 21 wierszu, że on czegoś zażądał. Er sagt zu Abraham, gib mir die Seelen. On powiedział do Abrahama, daj mi duszę. U nas jest napisane, daj mi ludzi. Die materiellen Dinge, die habe, die kannst du ruhig behalten. Te wszystkie materialne rzeczy, ten cały dobytek, to ty możesz sobie zabrać. Aber ich will die Menschen. Ale ja chcę ludzi. Wir merken jetzt, wovon der König von Sodom spricht. I natychmiast możemy zauważyć, na co obrazowo wskazuje właśnie ta mowa tego króla Sodomy. Er ist ein Bild von Satan. On jest tutaj najjaśniej widoczny tym obrazem na szatana. Mit dem großen Ziel zu verhindern, dass Menschen zu Gott kommen. Który ma ten wielki cel zawsze przed sobą, aby ludziom przeszkodzić, aby się nie pojednali z Bogiem. Und mit dem zweiten großen Ziel, dass die Christen ein Zeugnis für Jesus Christus sind. I drugim jego celem to jest przeszkodzenie w tym, aby wierzący chrześcijanie nie byli świadectwem dla Jezusa Chrystusa. Das heißt, die ersten Kapitel der Bibel zeigen uns schon, dass es geballte Mächte gibt. To znaczy wszystko, że te pierwsze rozdziały w Biblii pokazują nam, że w tym świecie rządzą potężne moce. Die ein einziges Ziel haben, które mają tylko przed sobą jeden jedyny cel, unsere Gemeinschaft mit Gott zu dämpfen, aby zatłumić naszą społeczność z Bogiem. Sie haben noch ein Kennzeichen. Mamy też jeszcze jedną cechę tutaj charakterystyczną. Möchte dazu einen Vers aus dem Buch Jesaja lesen. Chciałbym co do tego przeczytać jeden wiersz z księgi proroka Izajasza. Ich muss eben suchen. Muszę go poszukać. 1. Mose, nein, Jesaja 47. 47. rozdział Księgi Izajasza. Das Kennzeichen von Babel ist. Cechą, jaką wyróżnia się Babilon, to jest. In Vers 10. W 10. wierszu to możemy przeczytać. Niemand sieht mich. Trzecia linijka. Nikt mnie nie widzi. Und das können wir uns auch nicht warnend genug über unser Leben schreiben. O, to nie za dosyć mocno zawsze podkreślamy z ostrzeżeniem dla naszego życia. Wie oft denken wir, es sieht uns niemand. Jakże i my często myślimy, nikt mnie nie widzi. Vielleicht gerade dann, wenn wir eine Sünde tun. Akurat właśnie może tak myślimy, gdy popełniamy jakiś grzech. Es bekommt ja doch keiner mit. Przecież to nikt o tym się nie dowie. Merkst du, es ist die Sprache von Babel. Czy nie zauważasz, że to jest właśnie mowa Babilonu? Vielleicht denkst du, ich habe damit nichts zu tun. Może ty pomyślisz, ja przecież nic nie mam do czynienia z Babilonem. Was ist, wenn du abends vor deinem Computer sitzt? A pomyśl sobie, co się dzieje, gdy wieczorem zasiadasz przed twoim komputerem. Deine Eltern schlafen vielleicht. Może twoi rodzice śpią już. Und du hast den Zugang zum Internet. A ty masz otwarty dostęp do internetu. Vielleicht denkst du, niemand sieht mich. Może i ty wtedy myślisz, nikt mnie nie widzi. Das ist die Sprache von Babel. To nic innego jak właśnie język Babilonu. Die Antwort Gottes folgt. Ale odpowiedź Boża zaraz następuje. Auch noch in Vers 10.
I to zaraz w tym 10. wierszu. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irre geführt. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa. Täusche dich nicht. Ale ty nie myl się. Gott sieht jeden einzelnen Schritt unseres Lebens. Bóg widzi każdy pojedynczy krok, jaki stawiasz w twoim życiu. Und das, was ich vor Menschen verbergen kann, kann ich nicht verbergen vor Gott. I to, co możesz ukryć przed ludźmi, nie jesteś w stanie ukryć przed Bogiem. Das Kennzeichen von Sodom ist ein anderes. A cechą charakterystyczną Sodomy to inna rzecz. Ich weiß nicht mehr, wo es steht, aber irgendwo in den kleinen Propheten. Nie wiem, gdzie to jest zapisane w tym momencie, ale myślę, że to jest w tych księgach tak zwanych małych proroków. Sodom egalisiert die Sünde. Sodom sagt, die Sünde ist nicht so schlimm. Sodoma zawsze twierdzi, że popełnić grzech to nic takiego złego. Und wir erzählen allen ruhig, dass wir in Sünde leben. I my potrafimy nawet całkowicie spokojnie innym ludziom opowiadać, że my żyjemy w grzechu. Und dadurch wird über Sünde gesprochen. I to dlatego w dzisiejszych czasach tak jawnie wszędzie mówi się o grzechu. Als wäre es etwas völlig normales. I to w taki sposób, jak gdyby to ta rzecz była całkowicie normalna. Als wäre es etwas, was man gar nicht kritisieren dürfte. Jakoby by ta rzecz w ogóle nie podlegała jakiemukolwiek krytykowaniu. Wie viele Menschen leben heute gerade in Deutschland ohne Ehe zusammen? Weźmy taki przykład, ile ludzi żyją w Niemczech czy w naszym kraju bez związku małżeńskiego ze sobą? Es wird so getan, als wäre es völlig normal und in Ordnung. Jest to tak czynione, jak gdyby to było całkowicie normalne i wszystko w porządku. Obwohl die Bibel eine völlig andere Aussage trifft. Pomimo tego, że Biblia podaje nam całkowicie odmienne zdanie na ten temat. Man merkt, was hinter diesen beiden Landstrichen steckt. I tak możemy zauważyć, co kryje się w treści tych dwóch krain. Ist etwas top aktuelles. Że te rzeczy są dla nas w tych czasach obecnych najbardziej aktualne. Darum ist 1. Mose 19 nicht nur ein geschichtlicher Bericht. I to dlatego właśnie ten 19. rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej to nie tylko taki historyczny opis, sondern eine ganz ernste Sprache für uns. Ale ten rozdział to jest bardzo poważną mową skierowaną do nas wszystkich. Und ich sage extra für uns die Gläubigen. A szczególnie powiem dla nas wierzących. Denn die beiden Hauptpersonen, um die es hier geht, dlatego, że te dwie główne osoby, wokół których tutaj ta historia się obraca, Lot und Abraham, mianowicie Lot i Abraham. Abraham wird später noch erwähnt und wir werden merken, dass ganz wichtig in Kapitel 19 ist. Abraham jest troszeczkę później w tym 19 rozdziale wymieniony i na pewno to zauważymy, że on jest bardzo ważną osobą w tym rozdziale. Sind beides Gläubige. Obydwie te osoby są mężami wierzącymi. Und das Ernste an der Sprache ist, sie hatten beide den gleichen Start. A najpoważniejszym ostrzeżeniem dla nas jest to, że obydwie te osoby mają w swoim życiu dokładnie ten sam start życiowy. Sie kamen beide aus Ur in Chaldea. Obydwoje pochodzą przecież z miejscowości Ur, która leżała w Chaldei. Ich will einmal neutestamentlich sagen, sie haben beide eine Entscheidung für Gott getroffen. I chciałbym teraz powiedzieć językiem nowotestamentowym, obydwoje podjęli w swoim życiu decyzję, aby pójść za Bogiem. Aber ihre Wege hatten zwei völlig verschiedene Enden. Ale ich drogi całkowicie różnią się w następnych latach, a całkowicie inaczej się zakończyły. Was für eine ernste Sprache. O, jakże to jest bardzo poważne przemówienie do nas. Für jeden von uns. I to dla każdego z nas. Sag mir das auch persönlich. Powiedzmy sobie to każdy dla siebie osobiście. Wir haben alle mit unserer Bekehrung gut angefangen. My wszyscy w dniu naszego nawrócenia dobrze żeśmy rozpoczęli. Aber wo ist unser Ende? Ale gdzie albo jak wygląda nasz koniec? Wir haben gestern den Weg des Segens kennengelernt. Wczoraj mogliśmy się nauczyć i poznać drogę błogosławieństwa z 18 rozdziału. Ein Abraham, der in den gesamten Kapitel 18 Gemeinschaft hat mit dem Herrn.
Oglądaliśmy Abrahama, który w całym 18 rozdziale trwa w nieprzerwanej społeczności z Bogiem. Und hier in Kapitel 19 einen Lot. A tutaj oglądamy w 19 rozdziale Lota, der nicht ein einziges Mal richtige Gemeinschaft hat mit seinem Herrn. Który nie miał w swoim życiu ani jeden raz takiej właściwej społeczności ze swoim Panem. Sie begannen beide gleich. A przecież rozpoczęli obydwoje w jednakowy sposób. Aber die Bibel warnt uns nicht nur durch Dinge, die sie beschreibt. Ale Biblia nie tylko nas ostrzega przez rzeczy, które w niej są opisane, sondern sie warnt uns auch durch Dinge, die sie weglässt. Ale również Biblia ostrzega nas poprzez rzeczy, o których przemilcza. Lot hatte keine einzige Terebinte in seinem Leben. Nie czytamy, aby Lot miał w swoim życiu chociaż jedno takie miejsce, które nazywało się w życiu Abrahama Dąbrowa. Keinen Ort der Unterweisung. A więc nie miał takiego miejsca, w którym by otrzymywał pouczenia od Boga. Und Lot hatte keinen Altar in seinem Leben. Również Lot nie posiadał w swoim życiu ani jednego miejsca, na którym by postawił ołtarz. Guck mal, ein Noah hatte seinen Altar. Spójrzmy na to. Tak, Noe miał w swoim życiu ołtarz. Ein Abraham hatte seine Altäre. Abraham miał w swoim życiu różne ołtarze. Isaac hatte seine Altäre. Izak miał swoje ołtarze. Jakob hatte seine Altäre. Jakub miał swoje ołtarze. Lot hatte keinen einzigen Altar in seinem Leben. A Lot nie posiadał ani jednego ołtarza w swoim życiu. Lot war jemand, der mitgelaufen ist. O Locie można powiedzieć, że to był człowiek, który biegł albo szedł razem z wierzącymi. Und das ist jetzt eine ganz ernste Geschichte. I to jest bardzo, bardzo poważna historia. Der mitlaufen kannst du immer auf zwei Gebieten. Dlatego, że być współbiegnącym można być na dwóch obszarach. Auf dem Weg des Guten. Można być współbiegnącym na drodze dobra, aber auch auf dem Weg des Bösen. Ale również być współbiegnącym na drodze zła. Lot ging den Weg des Guten mit. Lot rozpoczął, aby biegnąć na drodze dobra. Als in Kapitel 12 Abraham diesen Ruf bekommt. Bo gdy czytamy w 12 rozdziale, że do Abrahama skierował Bóg swoje wezwanie, heißt es in Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. 1. Mose 12, Vers 4. W czwartym wierszu tego 12 rozdziału możemy przeczytać, że to Pan rozkazał Abrahamowi wybrać się w drogę. Und dann heißt es im Nachsatz, und Lot ging mit ihm. I dodane jest tutaj druga połowa zdania, i poszedł z nim Lot. Das war sicherlich ein guter Weg, wo Lot Abraham gefolgt ist. Z całą pewnością była to dobra droga, na której Lot poszedł z Abrahamem. Aber er ging auch den falschen Weg mit. Er ging auch den falschen Weg mit Abraham. Ale on podążał na swojej osobistej, niewłaściwej, złej drodze, idąc z Abrahamem. Nämlich den Weg nach Ägypten. Również wybrał tą drogę, aby udać się do Egiptu. Lies Kapitel 13. Co możemy przeczytać w 13 rozdziale? Vers 1. Jak czytamy w pierwszym wierszu. Und Abraham zog herauf aus Ägypten. Abraham pociągnął, czy wyszedł do Egiptu. Und etwas später und Lot mit ihm. A pod koniec tego wiersza, a Lot był z nim. Das ist das Kennzeichen eines Mitläufers. I to jest właśnie cecha charakterystyczna dla człowieka współbiegnącego. Er läuft einfach mit. Taki człowiek współbiegnie z innym człowiekiem, po prostu tak, razem z nim. Und er kann gar nicht unterscheiden, ob der Weg gut oder schlecht ist. I taki człowiek zwykle nie rozróżnia, czy biegną na dobrej, czy na złej drodze. Weil er nicht gefestigt ist, gewurzelt ist im Wort Gottes. Dlatego, że nie jest utwierdzony, zakorzeniony w Słowie Bożym. Weil er diesen Altar nicht besitzt. Dlatego, że nie posiada tego ołtarza. Diesen Ort der Gemeinschaft mit Gott. Tego miejsca społeczności z Bogiem. Und diese Terebinten, die Unterweisung mit Gott. I nie posiada tego miejsca tych dąbrów, czyli miejsca, w których on otrzymuje pouczenia od Boga. Das ist, ich sage es noch mal, eine Warnung für uns. I jeszcze raz to powtarzam, to jest ostrzeżenie dla nas wszystkich.
Ich kann regelmäßig die Zusammenkünfte besuchen, weil meine Eltern es tun. Ja mogę chodzić regularnie do miejsca zgromadzania się moich rodziców tylko z tego powodu, że moi rodzice tam chodzą. Und ich gehe mit, weil meine Eltern hier hingehen. I ja idę tylko z tego powodu, że tam poszli moi rodzice. Und das ist sicherlich gut und ein Weg des Segens. I z całą pewnością jest to rzecz dobra i też jest to droga błogosławiona. Aber irgendwann muss ich gefestigt sein in diesem Weg. Ale w którymś momencie mojego życia ja muszę być już umocniony duchowo na tej drodze. Denn sonst hält man das nicht durch. Dlatego, że jeżeli nie będę, to nie będę dalej trwał na tej drodze. Mein Herz braucht die richtige Ausrichtung. Moje serce potrzebuje właściwego ukierunkowania. Und darum muss ich noch einmal kurz auf Lot zu sprechen kommen. I dlatego jeszcze raz muszę wrócić teraz do osoby Lota. Und wir lernen noch etwas ganz Wichtiges dabei. I możemy się coś jeszcze bardzo ważnego z tego nauczyć. Abraham ist nicht ganz unschuldig an den Weg, den Lot eingeschlagen hat. Nie możemy powiedzieć, aby Abraham był bez winy, gdy wybierał Lot swoją drogę. Er trägt eine gewisse Mitschuld. W pewnym sensie on ma też i współwinę. Wir haben das gestern gelesen, ich habe nur nichts dazu gesagt, in Kapitel 18. Myśmy to wczoraj przeczytali w 18 rozdziale, ale nic na ten temat, żeśmy nie mówili. Da heißt es nämlich in Vers 27. Tam mianowicie jest napisane w wierszu 27. Siehe doch, ich habe mich erkühnt, zu dem Herrn zu reden, und ich bin Staub und Asche. Tam czytamy takie słowa, 27 wiersz, 18 rozdział. Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Abraham erkennt an dieser Stelle an, dass er Mitschuld hat, dass Lot diesen falschen Weg gegangen ist. Tak, to Abraham rozpoznaje tutaj w tym miejscu, że on jest współwinnym tego, że on nakłonił Lota do pójścia razem z nim tą złą drogą. Und das zeigt uns, dass wir nicht nur Verantwortung haben für unser eigenes Leben. A to wszystko wskazuje na to, że nie tylko ponosimy odpowiedzialność za swoje własne życie, sondern auch für das geistliche Leben der Mitschwester und des Mitbruders. Ale również ponosimy duchową odpowiedzialność za duchowe życie naszych współbraci i współsióstr. Und wenn jemand diesen gemeinsamen Weg nicht mehr geht, jeżeli ktoś tą wspólną drogą razem z nami już dalej nie podąża, müssen wir uns immer persönlich prüfen, ob wir nicht auch eine Mitschuld haben. To zawsze powinniśmy siebie osobiście sprawdzić, czy i my nie jesteśmy współwinnymi w tej sprawie. Das war die geistliche Haltung von Abraham. Takie było duchowe nastawienie też i Abrahama. Und deswegen konnte er dieses Gebet der Fürbitte sprechen. I dlatego on mógł na tym miejscu wypowiadać modlitwę przyczynną. Wir merken, es sind zwei top aktuelle Kapitel, auch wenn sie 4000 Jahre alt sind. I możemy zauważyć, że to są naprawdę bardzo aktualne rozdziały 18 i 19 również dla naszego życia, pomimo tego, że to wszystko wydarzyło się około 4000 lat temu. Denn guck mal, die Katastrophe im Leben Lots beginnt in Kapitel 13 Vers 10. Bo spójrzcie, ta katastrofa w życiu Lota rozpoczęła się w 13 rozdziale. Lot erhebt, als es zum Streit kam zwischen Abrahams Hirten und Lots Hirten. W 10 wierszu czytamy o tym, o tej sprzeczce pomiędzy pasterzami Abrahama i Lota. Wo sogar die Hirten von Abraham zuerst erwähnt werden. Gdzie ci pasterze Abrahama nawet są wymienieni jako pierwsi. Vielleicht waren sie sogar schuld an dem Streit. Może nawet i tak być, że to oni byli winni powstania tej sprzeczki. Natürlich hatten die Hirten von Lot auch eine Mitschuld, ganz klar. Naturalnie również i ci pasterze Lota są współwinnymi, jest to całkowicie jasne. Aber durch diese Situation offenbaren sich jetzt zwei Herzen. Ale poprzez tą sytuację objawiły się stany dwóch serc. Da offenbart sich das Herz von Abraham. Na pierwszym miejscu objawił się stan serca Abrahama, in großer Bescheidenheit und Demut, który był w wielkiej skromności i wielkiej pokorze, der dem Jüngeren den Vorrang gibt bei der Wahl, który młodszemu daje ten pierwszeństwo, aby dokonał wyboru, und da offenbart sich das Herz von Lot, i objawia się również serce Lota, das hier schon sehr hochmütig ist, które już w tym momencie jest bardzo wyniosłe.
der diese Wahl nicht an Abraham zurückgibt, sondern selbst wählt, który na tyle czuł się tutaj ważny, że nie oddał tego pierwszeństwa z powrotem Abrahamowi, tylko skorzystał z tego, co Abraham powiedział i dokonał swojego pierwszego wyboru. Aber es zeigt sich auch das völlige Durcheinander in seinem geistlichen Leben. Ale spójrzmy, jak to ten wybór doprowadził do całkowitego pomieszania wszystkiego, co było możliwe w jego duchowym życiu. Denn in Vers 10 erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene. Gdyż czytamy w wierszu 10, wtedy Lot podniósł oczy i widział tą całą równinę nadjordańską. Und zwar der Landstrich, wo Sodom und Gomorra lag. A nawet i tą krainę, w której znajdowała się Sodoma i Gomora. Und wie beschreibt es jetzt? I w jaki sposób on teraz tą krainę opisuje? Zum einen mit dem Garten des Herrn, mit dem Garten Eden. Po pierwsze, porównuje tą krainę z ogrodem Pana, czyli z ogrodem Eden. Und auf der anderen Seite mit dem Land Ägypten bis nach Zoar hin. A po drugie, porównuje z ziemią egipską aż do Zoaru. Der Mann hatte keinen geistlichen Durchblick mehr. A więc widzimy, że ten mąż nie posiada już w swoim życiu duchowej umiejętności rozsądzania. Er hat in Ägypten Ägypten kennen und schmecken gelernt. Bo będąc w Egipcie razem z Abrahamem, on poznał Egipt i rozsmakował się w tym Egipcie. Sein Herz war damit ein klein wenig gefüllt. I jego serce już się trochę tym Egiptem wypełniło. Und er setzt jetzt die weltlichen und die geistlichen Dinge auf eine Ebene. I on teraz w tym wierszu postawił na jednym poziomie te wartości duchowe z wartościami materialnymi. Ihr Lieben, die Verantwortung liegt auch bei uns. Tak, umiłowani, odpowiedzialność też spoczywa na nas. Was sehen die Mitgeschwister in unserem Leben? Was sehen die Mitgeschwister an meinem Leben? Co współwierzący widzą również też i w moim życiu? Was sehen meine Kinder an meinem Leben? Co moje dzieci oglądają w moim życiu? Wenn ich ihnen zu Hause das Land Ägypten, die Welt schmackhaft mache, jeżeli ja im w domu tą krainę egipską, czyli świat, pokazuje w taki smakowity sposób, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sie irgendwann den geistlichen Durchblick verlieren. To nie dziwmy się, jeżeli one również też i w tym duchowym względzie stracą te umiejętności duchowego rozróżniania. Wenn sie plötzlich auf der Stufe von Lot stehen. I nagle oni staną na tym samym stanowisku, na którym stanął Lot. Ich habe das gestern noch zum Ende der Stunde gezeigt, wie Schritt für Schritt tiefer in die Welt rutschte. Ja wczoraj pod koniec pokazywałem, jak on krok po kroku coraz to głębiej staczał się do świata. Und ich bin überzeugt, dass Abraham das auch verstanden hatte. I jestem przekonany, że również i Abraham to bardzo dobrze zrozumiał. Dass er deswegen in dem Gebet der Fürbitte so demütig auftritt. I dlatego on właśnie tutaj w tym miejscu, w którym mógł zanosić modlitwy przyczynne, tak w bardzo pokorny sposób występuje. Der Zustand in Sodom war so schlimm, dass die Engel keine Gemeinschaft mit Lot haben wollten. Stan w tej Sodomie był tak zły, że aniołowie nawet nie chcieli mieć społeczności z Lotem. Sie haben es abgelehnt, in das Haus von Lot hineinzugehen. Oni nawet odrzucili tą ofertę, aby razem z Lotem wejść do jego domu. Und ich denke dabei immer an einen Vers aus Apostelgeschichte 16, Vers 15. I teraz przypomina mi się jeden wiersz z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału, 15 wiersz. Bei Lydia. Czytamy tam o Lidii. Wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu bin, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Druga linijka, 15 wiersz, 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. Seht ihr, die Bibel zeigt uns, dass diese praktische Gemeinschaft auch ein Ausdruck der geistlichen Gemeinschaft ist. Dlatego, że Biblia nam pokazuje, że praktyczna społeczność jest wyrazem duchowej społeczności. Und der Apostel Paulus konnte deswegen in das Haus der Lydia gehen. I dlatego właśnie apostoł Paweł mógł wejść do domu Lidii. Der Herr sagt selbst einmal in der Offenbarung, dass er mit solchen das Abendbrot essen wird. A Pan powiedział w Księdze Objawienia, że on z taką osobą również przyjdzie, aby razem z nią wieczerzać. Und man sah, die drei Männer zögerten nicht eine Sekunde, diese Gemeinschaft mit Abraham zu haben.
Ale również wczoraj mówiliśmy o tym, że ci trzej mężowie, którzy przyszli do Abrahama, ani jedną sekundę nie wzbraniali się przed tym, aby skorzystać z zaproszenia Abrahama do społeczności z nim. Aber hier mussten sie sagen, nein. Ale aniołowie w przypadku Lota musieli mu odpowiedzieć nie. Sie kehrten nachher trotzdem in sein Haus ein. Później oni pomimo tego jednak weszli do domu Lota. Aber Gott zeigt uns an dieser Stelle nicht, um Gemeinschaft mit Lot zu haben. Ale Bóg natychmiast nam pokazuje w tym miejscu nie po to tam weszli, aby mieć społeczność z Lotem, sondern weil sie wussten, dass dieser Mann beschützt werden musste. Ale tylko z tego powodu, że to oni wiedzieli, że ten mąż musi być ochroniony. Das ist eine völlig andere Ebene. A to całkowicie inna płaszczyzna. Und so kommen sie in dieses Haus. I tak oni weszli do tego domu. Und so bleiben sie auch dort. Pozostali w tym domu. Aber es gibt noch einen großen Unterschied. Ale jaka wielka różnica pomiędzy tym i domem Abrama? Ich habe gestern schon darauf hingewiesen, dass Lot am Tor von Sodom saß. Wczoraj o tym już mówiłem, że Lot zasiadał w bramie Sodomy. Aber der andere Unterschied ist, dass Lot alles langsam macht. A również oglądaliśmy to, że Lot wszystko bardzo powoli czynił. Bei Abraham haben wir gelesen, dass er lief, dass er sich beeilte. A w przypadku Abrahama czytaliśmy o tym, że on pobiegł. Następnie czytaliśmy, że on się pośpieszył, aby przygotować posiłek. Lot steht hier in aller Ruhe auf. A tutaj oglądamy Lota, który całkowicie spokojnie sobie stanął. Und später zögert er sogar. A później czytamy nawet, że on zwlekał. Sehen wir, in diesen kleinen Wörtchen beschreibt Gott schon einen gewaltigen Unterschied. Spójrzcie na te maleńkie słówka, które są wielką różnicą, którą Bóg nam tutaj pokazuje. Und die Männer waren gerade in dem Haus angekommen. I ci mężowie dopiero co weszli do jego domu. Sie hatten sich noch nicht niedergelegt. Nawet jeszcze nie zdążyli położyć się do snu. Da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus. A już czytamy, że mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, otoczyli cały dom. 4 wiersz, 19 rozdział. Und dann fordern sie in Vers 5, dass Lot diese Männer herausgeben soll. I wzywają Lota, aby on wydał tych mężów. Und es geht hier ganz klar anschließend um eine homosexuelle Handlung. I bardzo jasno tutaj z tych wierszy wynika, że chodziło im o czynności homoseksualne. Ist heute scheinbar auch alles normal. A w dzisiejszych czasach to wszystko już stało się normalne. Das ist die Sünde von Sodom. Taki jest właśnie grzech Sodomy. Was sagt die Bibel? A co Biblia na ten temat mówi? Das ist Gott ein Greuel. Że to jest obrzydliwością dla Boga. Und genau diese ganze moralische Unsauberkeit wird in Lukas 17 nochmal aufgegriffen von Sodom. I dokładnie cała ta moralna nieczystość w Łukasza w 17 rozdziale jeszcze raz zostało wymienione, co dotyczy miasta Sodomy. Ab Vers 26. Czytamy o tym od wiersza 26. 17 rozdział Ewangelii Łukasza, 26 wiersz. Und zwar ein ganz interessanter Vergleich. I to mianowicie w bardzo interesujący sposób zostało to tutaj porównane. Es wird zuerst beschrieben, wie es in den Tagen Noahs war. Najpierw mowa jest o tym, jak to wyglądało za dni Noego. Vers 27. A w wierszu 27. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Ebenso wie es in den Tagen Lots geschah, Vers 28. Dokładnie tak samo, jak też i w wierszu 28 mowa jest o tych dniach, w których żył Lot. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Klingt gut. A więc wszystko brzmi bardzo dobrze. Aber es fehlt das Entscheidende. Es fehlt das Wichtigste. Ale brakuje tego, co najważniejsze. Sie heirateten nicht mehr. Tu już nie czytamy, że oni się żenili i za mąż wychodzili. Sie wurden nicht verheiratet. Also diese wichtigen Punkte werden nicht aufgezählt bei Sodom. A więc te dwa ważne punkty już są niewymienione w przypadku Sodomy. Es ist die Unmoral der heutigen Zeit.
A w tym oglądamy również tą całą niemoralność dzisiejszych czasów. Und hinzu kommen dann noch diese Ausartungen, wie hier in Vers 5, führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. A do tego wszystkie te wypaczenia, które zostały zobrazowane w tym piątym wierszu naszego dziewiętnastego rozdziału, w tych słowach, wyprowadź ich do nas, abyśmy ich poznali. Und jetzt merken wir, dass Lot überhaupt nichts verstanden hat. I teraz możemy zauważyć, że Lot w ogóle niczego nie zrozumiał. An zwei Punkten. A mianowicie w dwóch punktach. Er versucht, die göttlichen Personen, die Engel zu schützen. On próbuje te boskie osoby, aniołów ochronić. Können wir Engel schützen? Czy my jesteśmy w stanie chronić aniołów? Oder sind die Engel nicht dafür da, dass sie uns beschützen? A czy to nie jest na odwrót, że aniołowie są po to, aby nas chronić? Dienstbare Geister für uns. Oni są właśnie tymi usługującymi duchami, które mają nam służyć. Lot hat es nicht verstanden. Lot tego nie zrozumiał. Und das zweite schreckliche ist am Ende von Vers 7. A druga przerażająca rzecz jest wymieniona w wierszu 7 pod koniec. Er bezeichnet die Menschen von Sodom als seine Brüder. On określa tych ludzi z Sodomy jako bracia moi. Er stellt sich auf die gleiche Stufe wie diese Menschen ohne Gott. On siebie samego stawia na tym samym poziomie, co tych, co byli ci ludzie bez Boga. Ich glaube, einen ungeistlicheren Zustand kann ein Christ überhaupt nicht erreichen. Wydaje się, że bardziej nieduchowego stanu nie można sobie wyobrazić w przypadku człowieka wierzącego. Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Und dann bietet er ihnen seine Töchter an. I w zamian oferuje im swoje własne córki. Die bis dahin in diesem moralischen Punkt noch rein geblieben sind, sie waren Jungfrauen. Które aż do tego momentu w tym moralnym względzie pozostały czystymi, bo były jeszcze dziewicami. Ich habe das gestern gezeigt, dass wir in diesem Abschnitt einige Hinweise haben, dass Lot tatsächlich ein Gerechter gewesen ist. Już wczoraj o tym wspomniałem, że Lot w pewnych względach wskazywał na ten dobry, moralny stan, w którym on się znajdował, co świadczy też stan jego domu. Ich will das noch mal wiederholen. Chciałbym to jeszcze dzisiaj jeszcze raz powtórzyć. Er war mit einer Frau verheiratet. On przecież był żonaty z jedną niewiastą. Seine Töchter, die nicht mehr zu Hause waren, waren verheiratet. Er hatte Schwiegersöhne. Jego córki, które już nie mieszkały razem z nim w domu, one były też z tymi zięciami za mąż wydane. Und die Töchter, die noch zu Hause waren, hatten keinen Mann erkannt. A o tych córkach, które były jeszcze z nim w domu, jest napisane, że to są dziewczyny, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Er war in diesem Punkt moralisch rein. A więc w tym punkcie on był czysty moralnie. Hatte eine gewisse Trennung von den Leuten von Sodom. I pewnego rodzaju oddzielenie tu oglądamy od tych ludzi ze Sodomy. Aber hatte keine geistliche Kraft, das auch in schwierigen Situationen umzusetzen. Ale nie miał duchowej mocy nawet w tych trudnych sytuacjach obrócić tego w czyn. Es war ein kraftloser Christ. Możemy w nim oglądać takiego bezsilnego chrześcijanina. Und der bei der kleinsten Attacke anfängt zu wanken. Który przy najmniejszych tylko atakach zaczyna natychmiast się chwiać. Wie so ein Schilfrohr im Wind. Podobnie jak trzcina, która chwieje się na wietrze. Daran sehen wir, dass er auch überhaupt kein Vorbild auf unseren Herrn sein kann. I dlatego możemy widzieć, że on w żadnym względzie nie jest jakimkolwiek wzorcem na naszego Pana. Der in vollkommener Reinheit und Festigkeit seinen Weg ging. Który w całkowitej czystości i wytrwałości szedł nieodmiennie swoją drogą. Die Männer lassen sich von ihm nicht beeinflussen. Ale mężowie tego miasta nie posłuchali jego w ogóle. Sie wollen die Tür aufbrechen, sie drängen ihn zurück. Oni chcieli nawet wyłamać drzwi. Und sie beschreiben ihn als das, was er eigentlich sein sollte. I to oni mu teraz zaczęli
narzucać, jakim on powinien być. Vers 9. Czytamy to w wierszu 9. Der eine ist da gekommen, um als Fremder hier zu weilen. On przybył tutaj, aby przebywać jako obcy przybysz. Sie beschreiben das, was eigentlich die Seele von Lot quälte. Oni opisują to, co w zasadzie tak bardzo męczyło duszę tego Lota. Das hat auch 2. Petrus 2. O tym też czytamy w drugim liście Piotra, drugi rozdział. Er war ein Gerechter, der jeden Tag seine Seele dort quälte. Er war eigentlich ein Fremder. On był człowiekiem, który każdego dnia trapił z duszę swoją z powodu tego złego stanu ludzi tego miasta, dlatego że był sprawiedliwym mężem. Aber er wollte unbedingt mit dieser Welt Gemeinschaft haben. Ale jednocześnie on koniecznie chciał mieć społeczność ze światem. Auch wenn es zum Teil gegen sein Gewissen war. Nawet jeżeli to częściowo było niezgodne z jego sumieniem. Aber wir können unser Gewissen auch verhärten wie mit einem Brenneisen. O, my możemy również też i zatwardzić swoje sumienie, że będzie nieczułe. Und je länger wir da drin stecken, i im dłużej będziemy trwali w takim stanie, desto schwerer wird es für uns, da wieder herauszukommen. Tym trudniej będzie dla nas, aby z tego stanu się wyzwolić. Es geht sowieso nur durch die Barmherzigkeit Gottes. A tak czy tak, w ogóle jest to możliwe tylko dzięki miłosierdziu Bożemu. Das werden wir später sehen. To będziemy mogli później oglądać. Aber hier kommen zuerst die Engel mit Macht. Ale teraz najpierw musimy przyjrzeć się aniołom, którzy użyli swojej mocy. Sie streckten einfach nur ihre Hand aus. Oni tylko po prostu wyciągnęli swoje dłonie. Vers 10. O czym czytamy w 10. wierszu. Und brachten Lot zu sich herein ins Haus und verschlossen die Tür. Oni wciągnęli Lota do miejsca bezpiecznego, do domu, a drzwi zamknęli. Und die Männer schlugen sie mit Blindheit. A tych ludzi na zewnątrz porazili ślepotą. Und dazu noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament. I chcemy teraz przeczytać parę miejsc z Nowego Testamentu. Und zwar zuerst aus dem Matthäus-Evangelium. I przeczytajmy najpierw z Ewangelii Mateusza. Kapitel 23. Z 23 rozdziału. In Vers 16. W 16 wierszu możemy przeczytać Mateusza 23:16. Da heißt es: Wehe euch, blinde Leiter, die ihr sagt. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie. Und dann noch mal Vers 17: Ihr Narren und Blinden. 17 wiersz: Głupi i ślepi. Noch mal in Vers 19: Ihr Narren und Blinden. I 19 wiersz, znowu takie same powtórzenie u nas jest tylko ślepi, w niemieckim tłumaczeniu głupi i ślepi. Damit wird der geistliche Zustand von Israel beschrieben. Taki właśnie był ten opisany w tych słowach duchowy stan całego Izraela. Die Jesus Christus nicht als den wahren Messias erkannt hatten. Którzy nie poznali Jezusa Chrystusa jako tego prawdziwego Mesjasza. Wir müssen uns noch zwei, drei weitere Stellen angucken. Ale musimy jeszcze spojrzeć na dwa albo trzy następne miejsca. Aus Johannes 12. Z Ewangelii Jana, 12 rozdział. Vers 39. 39 wiersz. Jana 12:39. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich. Damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren. Aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili. Hier beschreibt die Blindheit nicht nur den geistlichen Zustand. Tutaj ta ślepota nie tylko opisuje ich duchowy stan, sondern das Gericht Gottes über ihren geistlichen Zustand. Ale również i wskazuje na sąd Boży nad ich duchowym stanem. Und dass die Geduld Gottes auch mal zu Ende sein kann und er Herzen verhärtet. I że ta cierpliwość Boża może w pewnym momencie się skończyć, co zakończy się zatwardzeniem ich serca. Die nächste Stelle müsste in 2. Korinther 4 sein. Drugie miejsce, zdaje się, jest w drugiej liście do Koryntian, w 4 rozdziale. Vers 3 und Vers 4.
Trzeci i czwarty wiersz, drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt, also Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg tego świata, czyli szatan, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Das heißt, Gott beschreibt damit auch den geistlichen Zustand der Menschen ohne Gott. Tak, tymi słowami Bóg opisuje duchowy stan ludzi, którzy żyją bez Boga. Also wir verstehen jetzt, was dieser Ausdruck bedeutet, dass sie mit Blindheit geschlagen worden sind. I tak możemy zrozumieć, co to określenie oznacza w duchowy sposób, jeśli czytamy w tym 19 rozdziale, że zostali porażeni ślepotą. Es beschreibt zum einen ihren geistlichen Zustand ohne Gott, der ist tot. Opisuje to obrazowo ich duchowy stan, w jakim oni żyli bez Boga, a to oznacza, że byli martwymi. Und es war ein Hinweis darauf, dass sie unter dem Gericht Gottes standen. A między innymi jest ten stan wskazówką, że oni znajdowali się pod sądem Bożym. Eine ernste Sprache für Menschen ohne Gott. Jest to bardzo poważne słowo skierowane do ludzi, którzy żyją bez Boga. Wenn jemand hier ist, der noch keine lebendige Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Jeżeli w tej sali jest ktoś taki, który nie podjął żywej decyzji, aby chodzić z Bogiem, dann bist du in diesem Zustand der Blindheit. To wiedz, że dalej znajdujesz się w tym stanie ślepoty. Und dann stehst du unter dem Gericht Gottes. I dalej znajdujesz się pod sądem Bożym. Und dann brauchst du dringend Augensalbe. I dlatego potrzebujesz bardzo pilnie maści, aby namaścić twoje oczy. Eine Entscheidung für Jesus Christus, um nicht ewig verloren zu gehen. Aby podjąć decyzję dla Jezusa Chrystusa i nie pójść na wieczne zginienie. Dann haben wir Christen Glück, dann hat uns die Stelle nichts zu sagen. A kto jest chrześcijaninem wierzącym, to ma wielkie szczęście, bo to miejsce tutaj nie jest skierowane do niego. So einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Vorher, dann haben wir Christen Glück, dann hat uns die Stelle nichts mehr zu sagen, weil wir Christen sind. To my mamy jako chrześcijanie szczęście, że to miejsce nam nie ma niczego do powiedzenia, ale ta sprawa nie wygląda tak prosto. So einfach ist das nicht. Denn wir haben noch eine Stelle, wo es um Blindheit geht. Gdyż mamy jeszcze jedno miejsce, jeżeli chodzi o ślepotę. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale. Vers 11. Jedenasty wiersz. Und jetzt geht es um dich und um mich. I teraz w tym wierszu chodzi o ciebie i o mnie. Wer beginnt der Vers in Vers 11? Kto rozpoczyna się ten wiersz? Und ich kann sagen, wer von uns? A więc można powiedzieć, kto spośród nas? Seinen Bruder hasst? Nienawidzi brata swego? Ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Wir Christen können manchmal in dem Zustand sein, wie auch ungläubige Menschen. My, chrześcijanie, czasami możemy znaleźć się w takim stanie, jak ludzie niewierzący. Natürlich besitzen wir das ewige Leben. Naturalnie my posiadamy życie wieczne. Aber wir können ein so schwaches Zeugnis sein, dass Gott keinen Unterschied äußerlich zwischen uns und denen sieht. Ale możemy żyć również w tak słabym świadectwie duchowym, że Bóg nie będzie widział między nami a tym światem żadnej zewnętrznej różnicy. Es war eine ernste Sprache für Lot. I te słowa były dla Lota bardzo poważnym słowem. Denn er war einer von diesen Blinden, bo i on był jednym z tych ślepych, weil er kein praktisches Leben mit Gott führte. Z tego powodu, że nie prowadził w praktyce życia z Bogiem. Das sehen wir in den nächsten Versen 12 bis 14.
Możemy to w następnych wierszach też oglądać od 12 do 14. Da möchte ich noch kurz etwas sagen vor der Pause. Chciałbym na temat tych wierszy jeszcze krótko powiedzieć przed przerwą. Lot versucht jetzt seine Verwandten vor diesem Gericht Gottes zu warnen. Lot próbuje swoją rodzinę ochronić przed tym ogłoszonym sądem Bożym. Und man merkt, dass er keine Chance hatte. I natychmiast zauważamy, że nie ma szansy. Lot hatte so viele Möglichkeiten in Kapitel 19 das Evangelium zu verkündigen. Lot miał tyle możliwości aż do tego 19 rozdziału głosić Ewangelię. Und er hat jedes Mal versagt. A on za każdym razem zawiódł. Er hat versagt, weil er vorher versagt hatte. On zawiódł tego, z tego powodu, że na samym początku zawiódł. Bei den Männern, die an der Tür standen, hatte er keine klare Botschaft vor Angst. On przed tymi ludźmi, którzy stanęli u drzwi jego domu, nie złożył przed nimi właściwego świadectwa z tego powodu, że on się bał tego świata. Er bot ihnen seine Töchter an, mehr schaffte er nicht. On jedyne, co, na co się zdobył, to to, że zaoferował im swoje córki. Do niczego więcej nie był zdolny. Was für ein armseliges Zeugnis. O, jakież to było nędzne świadectwo. Und in den folgenden Versen 12 bis 14, wo er eine klarere Botschaft hat. A tu w następnych wierszach od 12 do 14, gdy on zaczął składać jasne świadectwo pozostałym członkom rodziny, wo er ihnen jetzt die Botschaft verkündigt, dass Gott diese Stadt richten wird. Gdy on mówi im bardzo poważne tutaj poselstwo, że Bóg chce osądzić teraz to miasto. Da war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz trieb. To czytaliśmy, że on w oczach swoich zięciów był jako ten, który żartuje. Es ist nicht die Rede von seinen Töchtern, auch nicht die Rede von seiner Frau. To nie są słowa i mowa skierowana ze strony córek albo jego żony. Aber die Rede von seinen Schwiegersöhnen. Nie, to są słowa, które usłyszał z ust swoich zięciów. Sie waren aus Sodom. Oni pochodzili przecież z Sodomy. Sie hatten keine lebendige Beziehung zu Gott, sie waren ungläubig. Oni nie mieli żywego związku z Bogiem, byli niewierzącymi. Und sie lachten deswegen über diese Botschaft. I to dlatego oni śmiali się z tego poselstwa. Wahrscheinlich war die Frau von Lot auch nicht gläubig. Prawdopodobne jest i to, że i żona tego Lota nie była wierząca. Denn wir sehen später, dass sie auch bei dem Gericht umkommt. Dlatego, że później oglądamy, że i ona w tym sądzie musiała zginąć. Und wir sehen das nachher auch in Lukas 17. O tym możemy również przeczytać w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Seine ganze Verbindung war geprägt durch die Welt. I to oznacza, że wszystkie jego powiązania były nacechowane tymi rzeczami świata. Er war vollkommen kraftlos. On był całkowicie bezsilny. Eine ganz ernste Sprache an uns. Jest to bardzo poważne przemówienie do nas. Wie leben wir als Christen unser Leben? W jaki sposób my żyjemy jako chrześcijanie w naszym życiu? Und was sieht unsere Mitschwester, was sieht unser Mitbruder an mir persönlich? I co mój współbrat i co moja współsiostra widzi w moim życiu? Sind wir uns gegenseitig eine Hilfe? Czy my nawzajem jesteśmy dla siebie pomocą? Oder sind wir uns gegenseitig ein Hindernis? Albo czy może nawzajem jesteśmy sobie przeszkodą w życiu duchowym? Lot war ein Hindernis. Lot niestety był przeszkodą. Und die Folge ist der Tod. A następstwem tego jest śmierć. Und wir sehen das nach der Pause. To będziemy mogli oglądać po przerwie.